Buongiorno Caterina, vieni, siadai oczywiście, vieni po włosku, proszę bardzo, wejdź. Vuoi bere qualcosa? Chcesz się czegoś napić? Jakby wybierałam się na studia i gdzieś tam kiedyś słyszałam o możliwościach wyjazdowych na wymianę studencką zwaną stypendium z Erasmus Socrates, to sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie by było. Ale potem sobie pomyślałam, tak nie ma szans, bo to jest dla tych, którzy się najlepiej uczą. Stwierdziłam, że na pewno mi się to na tym poziomie nie uda osiągnąć. I jak przyszedł na trzecim roku do nas koordynator, który powiedział, że wszystkie zainteresowane tym osoby, aby wypełniły odpowiedni formularz i on do wszystkich tych wymienionych osób roześle dalsze informacje. No ja sobie wtedy pomyślałam, co mi szkodzi zamieścić te swoje dane. Pewnie i tak się nie uda, ale jak wyślą, to chociaż będę miała ja czyste sumienie, że zrobiłam wszystko, co mogłam, a jak się nie uda, no to trudno. Wpisałam się do tego formularza, dostałam maila zwrotnego. Postanowiłam dokonać całej procedury, zwłaszcza, że spotkałam tego dnia na korytarzu przyjaciółkę, która studiowała w innej grupie, więc bezpośrednio nie miałyśmy możliwości dogadania się na temat naszego aplikowania na wyjazd. Dowiedziałam się, że ona również bardzo chętnie chciałaby do Włoch wyjechać. W momencie ogłoszenia list przyjętych, okazało się, że owszem, ja do Włoch się zakwalifikowałam, a ją wysłali na inną wyspę, śródziemniejszą, bo wysłali ją do Islandii. W tym momencie już myślałyśmy, że wszystko jest nie tak, jak być powinno. Ostatecznie wylądowałam na Sardynii z ciemnooką brunetką, Pauliną, i muszę przyznać, od samego początku cały czas coś nad nami czuwało. Miałyśmy tyle szczęścia, począwszy od tego, zanim wyjechałyśmy z Polski, jak ostatniego dnia obie się jakoś zupełnie przez przypadek zgadałyśmy na zupełnie inny temat, ale przez to postanowiłyśmy sprawdzić, co jeszcze musimy załatwić. I wtedy zauważyłyśmy, że tego dnia mija termin składania podań, aby dostać się na kurs językowy. Na szczęście wszystko nam się udało, dostałyśmy się na ten kurs i co był jeden z najfajniejszych miesięcy w moim życiu. Mówiliśmy po angielsku, wplataliśmy włoskie słowa i nikt nie miał z tym żadnego problemu. Zresztą ja miałam wrażenie, że cały mój powód tak wyglądał. Że mówiłam po angielsku, wplatałam włoskie słowa, mówiłam po włosku, wplatałam angielskie słowa i nie miałam z tym żadnego problemu, bo wiedziałam, że każdy mnie zrozumie. Dla mnie już mistrzostwem świata było, jak razu pewnego napisałam długą jakąś wiadomość do koleżanki z Węgier, jeszcze tam będąc. I rozpisałam się, rozpisałam tam, coś chciałam z nią ustalić. No i zastanawiam się, czemu ona mi nie odpisuje. I tak czekam, czekam. I po jakichś 15-20 minutach dostałam od niej wiadomość po angielsku. Super, Ania. Wszystko pięknie, ładnie. Ale ja nie umiem polskiego. Na szczęście wujek Google mi pomógł. Przetłumaczył wszystko na angielski. Wiem już, o co ci chodziło. Ja nieraz, planując rozmowę z rodzicami chociażby, zastanawiałam się, co mam im powiedzieć. I pierwsze, co mi przychodziło do głowy, to analizowałam, jak ja mam to powiedzieć po angielsku. A potem było tak, zaraz, przecież moi rodzice nawet po angielsku nie mówią, po co ja się zastanawiam, jak mówić to po angielsku. Ten fakt przełączenia się był czasem ciężki. Myśmy się nieraz z Pauliną łapały na tym, że mówiłyśmy do siebie jakieś takie nawet krótkie tylko frazy w innym języku, nie w polskim. Robiłyśmy wszystko razem. Chodziłyśmy na imprezy razem, na zajęcia chodziłyśmy razem, mieszkałyśmy w jednym pokoju razem. Takie dzielenie tego czasu z kimś innym powoduje, że w pewnym momencie zaczyna być chwilowy przesyt tą drugą osobą. W pewnym momencie, no, było może tego trochę za dużo. Do tego się nałożyły jeszcze inne fakty, więc trochę między nami było tych cichych dni. Ale na szczęście miałyśmy w sobie tyle odwagi, żeby to ze sobą dobrze przedyskutować. Jeden wieczór szczerości załatwił wszystko i wyjaśniłyśmy sobie wszystko, co nam leżało na wątrobach. I takiej dobrej imprezy, jak wtedy była, tylko w naszym kręgu, to chyba drugiej nie było. Jak organizowałyśmy z koleżanką pierwszą imprezę, natłok ludzi spowodował, że się zrobiło im gorąco. Po drugiej chcieli sobie zapalić, więc impreza praktycznie przeniosła się na zewnątrz. A na zewnątrz ulica wąska na jedno auto. No to dużo tych ludzi tam nie mogło przebywać. Do tego założyłam się z kolegą, że przebiegnie w moich szpilkach przez tą ulicę. Szpilki przyciął, przebiegł.
Generalnie na ulicy było głośno, a dobrzy sąsiedzi z góry, ponieważ nie chcieli wzywać policji, to nam dawali znaki, że mamy się uciszyć. I dosłownie rzucali szklanymi butelkami z góry, które strzelało o ziemię i po prostu tylko ręka boska nad nami czuwała, że nic się nikomu nie stało. Święta to był jeden z nielicznych momentów tam, kiedy zdarzyło mi się siedzieć, leżeć i płakać. Bo raz, że tak zostałam wychowana, że święta dla mnie są takim okresem bardzo rodzinnym. Schemat świąt jest już ustalony praktycznie od lat, że to jest wizyta u jednej babci, u drugiej babci, tu w rodzinie, tam w rodzinie. Że dla mnie to są elementy nieodzowne i obowiązkowe podczas każdych świąt. A tutaj nagle, mało że pierwsze święta nie z rodziną, to jeszcze tyle tysięcy kilometrów od domu. A do tego fakt, że podczas tych świąt przeżywałam dość poważną anginę, więc spędziłam całe 3 dni świąt w łóżku. Chora, naprawdę z dużą gorączką. Na szczęście termometru nie miałam ze sobą, co zrobiłam perfidnie, żeby nie musieć mierzyć i nie wiedzieć, ile mam. Ale siedziałam tam sama. Wszyscy znajomi gdzieś się jakoś integrowali i spędzali ten czas ze sobą. Więc mało, że z dala od domu, to jeszcze sama tam. I pamiętam, że uciekałam wtedy od rozmów z Polską, jak mogłam najintensywniej. To znaczy, albo kłamałam, że nie mam jak, bo wychodzę, mimo że siedziałam w domu, albo że nie mam jak, bo jemy. Jak już się odważyłam na jakąkolwiek szczerość, to po prostu mówiłam, że nie, bo nie mam na to siły. I co najwyżej mogę porozmawiać w kontakcie czatowym, ale w życiu nie na Skype'ie, bo widoku rodziny tego dnia bym, no nie powiem, że nie przeżyła, bo takie rzeczy są do przeżycia, ale byłoby to ciężkie przeżycie. Łączyłam się ze swoimi rodzicami w święta tylko na dosłownie 1 minutę. W niedzielę wielkanocną na złożenie sobie życzeń, rano przy okazji śniadania, wirtualne dzielenie się jajkiem i stałam tak daleko od komputera, jak jeszcze nigdy podczas rozmowy na Skype'ie. Stwierdziłam, że to jest jeszcze taka bezpieczna odległość, na której nie będzie widać, że oczy już mam całe spocone, a po policzkach już mi zaczynają spływać łzy. Bo nawet moi rodzice długo nie wytrzymali i ta minuta to było dla nas takie minimum i maksimum zarazem. No ale cóż, no wszystko jest do przeżycia. Wiem jedno, wiem, że gdyby to były święta Bożego Narodzenia, to choćbym po tych świętach miała wrócić tylko na 2 tygodnie na Sardynię z powrotem, wiem, że na święta wróciłabym na pewno. Wiem, że święta wielkanocne z punktu widzenia katolika to jest święto ważniejsze, ale z punktu widzenia takiego ludzkiego jednak Bożego Narodzenia są wciąż bardziej rodzinne i tych świąt już sobie nie wyobrażam. Przy takiej rozłące przeżyć. Więc szczęście w nieszczęściu wypadło to na te święta, aczkolwiek i tak jest to doświadczenie, którego nie polecam. Moi rodzice i mój brat odwiedzili mnie na Sardynii, kiedy obchodziłam swoje urodziny. W dniu moich urodzin oni mieli wylot z Polski, ale na Sardynii wylądowali już gdzieś w okolicach północy, więc to był w zasadzie przełom 18 na 19. Ale to tym bardziej było takie fajne, bo wspominam też moment przygotowania na ich przyjazd, czyli moje gotowanie tam jakiegoś posiłku dla nich, żeby zjedli jak przyjadą. I ja tutaj kroję tam jakiegoś bakłażana czy cukinię, a tutaj oni dzwonią na Skype'ie i śpiewają. Wszyscy w trójkę, o ile śpiewem to nazwać można, 100 lat. Nie ukrywam, było to miłe. Poprosiłam wtedy kolegę Sardyńczyka, żeby pojechał ze mną na lotnisko po moich rodziców. Wybraliśmy ich z lotniska, dowieźliśmy do mieszkania, które mieli tam wynajęte. No i potem następne 10 dni to było takie moje kursowanie. I ja wiem, że jak przeszli ze mną tak wzdłuż i wszerz miasto, to byli w ciężkim szoku, że Sardynia jest aż tak duża i Cagliari jest takie rozległe. Z moimi rodzicami i z moim bratem poszliśmy na typową sardyńską kolację do knajp. Generalnie weszliśmy, w zasadzie nic nie musieliśmy zamawiać, powiedzieliśmy tylko sardyńska kolacja. Oni już sobie wiedzieli, jak to wycenić. W każdym bądź razie dostaliśmy cały wielki półmisek przystawek i ja musiałam rodziców stopować, bo
tym półmiskiem przystawek można było sobie spokojnie pojeść. I gdybym rodzicom nie powiedziała stop, 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 bo jeszcze przyjdą dwa kolejne dania, pierwsze i drugie, no to naprawdę nie byłoby już gdzie tego zmieścić. Nic dziwnego, że można spędzić 4 godziny na jedzeniu. Zawsze trzeba przekalkulować podczas takiego wyjazdu za i przeciw. Nie da się też tego w pełni przyrównać albo wycenić tego, co się traci, a tego, co się zyskuje. Ja będąc tam straciłam wiele rodzinnych doświadczeń, zyskałam wiele znajomości, ale wiem, że mnie tutaj w Polsce też wiele ominęło. Ominęły mnie okrągłe jubileuszowe urodziny mojego dziadzia, z którym jestem bardzo zżyta. Ominęło mnie bierzmowanie mojej kuzynki, na którym od lat X wiedziałam, że będę świadkiem. A tutaj jednak przyszło mi ten czas spędzić dużo dalej. Ominął mnie ślub mojej przyjaciółki z dzieciństwa, z którą kiedyś mogłyśmy konie kraść. I gdyby mi wtedy ktoś powiedział, że ja nie będę na jej ślubie, to bym popukała do głowy. A tu niestety się tak losy potoczyły, że to akurat wypadł ten czas, ten moment. I ja te dni spędziłam we Włoszech, a nie w Polsce. Wszystkie te wydarzenia z żalem myślałam sobie, a oni są tam, a oni przeżywają teraz to. Przez ten czas miałam przekrój takich wydarzeń prawie z całego życia człowieka, bo i chrzciny w rodzinie wtedy były. No i były właśnie urodziny, było bierzmowanie, był ślub. Ja byłam we Włoszech. Nie ukrywam, to co zdobyłam tam jest niesamowitym doświadczeniem. Ale przez te parę momentów czułam, że a może jednak powinnam być w Polsce, a nie tutaj. Nie grzać się w sardyńskim słońcu, tylko siedzieć sobie w zimnej Polsce. Zdecydowanie Erasmus to jest doświadczenie, które polecam każdemu. Jest to na pewno doświadczenie, które wspomina się przez długi czas i w moim przypadku na szczęście z ogromnym sentymentem i raczej z pozytywnymi ogólnymi wrażeniami. Warto pojechać. Zdecydowanie.